Cześć! Dzisiaj opowiem Ci dalej o czacie. Dzisiaj dalej wałkujemy temat czata. W tym filmiku pokażę Ci, jak przygotować spersonalizowane narzędzie dla Twojego użytkownika, dla Twojego klienta, który wchodzi na stronę internetową, widzi taką spersonalizowaną wiadomość konkretnie do niego, konkretnie do tej oferty, na którą, dokładnie o tej zakładce, którą teraz przegląda. Pokażę Ci, jak to przygotować i jak to sprytnie zrobić, żeby to działało, nawet jeżeli nie macie przy komputerze, nie możesz mu od razu odpisać. Zaczynamy! Ja korzystam ze Smart Appa. Link do tego czata znajdziesz pod tym filmem. Polecam Ci go gorąco, bo to jest najbardziej kompleksowy czat, który ma tonę funkcji w sobie, a dodatkowo można go zintegrować z systemem mailingowym i dalej z powiadomieniami push. Jest genialny, ale o tym zobaczysz w innym filmiku na temat integracji Marketing Automation. Ja teraz jestem na koncie agenta zalogowany, który akurat jest niedostępny, włączymy się dostępnym. Niemniej, żeby przygotować takie integracje, musimy być na koncie głównym, na koncie administratora zalogowanym, który mam, o, tutaj. I zobacz, tutaj masz powiadomienia, takie domyślne powiadomienia, jakie masz włączone, kiedy założysz konto na Smart Appie. One są, no niby z jednej strony są fajne, bo, no właśnie, bo co? Zobacz, wchodzimy na doneta.pl i mamy tutaj, zaraz nam się powinien pojawić czacik. Widzimy, że jesteśmy dostępni, widzimy, że mamy czata i za chwilę powinno wyskoczyć jakieś okienko z stylu siemka, napisz do mnie, powinna nam wyskoczyć ta automatyzacja. Podziękowanie za pierwszą wizytę, cześć, w czym mogę Ci pomóc? Wyskoczy, ona wyskakuje po paru sekundach, więc ja będę dalej opowiadał, a ona zaraz wyskoczy. Więc te powiadomienia domyślne, które ma Smart App, są średnie. Dlaczego są średnie? Zobacz. One są średnie, bo na 300 wyświetleń czata, ten czat pokazał się 300 osobom, mamy tylko 8 interakcji. Zobacz, to w tym miejscu, jak zjadłem myszką, to zobaczysz. Mamy 8 reakcji, czyli na 300 wyświetleń tego okienka, tego dymku, 8 osób napisało. To jest niecałe 3%. Czy to jest dużo, czy to jest mało? No, nie jest źle, tak? 8 osób napisało, a mogło nie napisać, więc zawsze to jest coś, ale nas interesuje coś fajniejszego. Spersonalizowane wiadomości, które w przypadku Donety wykręcają mi 10% skuteczności i nawet więcej. O, zobacz, wchodzimy na Donetę, wyskoczyło mi cześć, czym mogę Ci pomóc? Mogę sobie kliknąć i zacząć rozmawiać, ale to nas nie interesuje, bo to jest takie bezosobowe, to jest na każdej stronie, to jest nudne i to jest niefajne. Nas interesuje, załóżmy, że szukamy plakatowania. Ten przykład jest fajny i na tym przykładzie pokażę. Plakatowanie w Sosnowcu. Wpisujemy sobie to w Google, wchodzimy na Donetę i co? No i tutaj chciałbym, żeby wyświetlił się konkretny komunikat związany z moją ofertą, która dotyczy plakatowania. Czyli na przykład zapytać, cześć, z jakiego miasta jesteś, albo lepiej, cześć, w jakim mieście chciałbyś zlecić plakatowanie. Może powiemy klientowi, że cześć, plakatowanie to skomplikowany temat, bo w zależności od tego, w jakim mieście chcesz się plakatować, tak, od tego zależą ceny, od tego zależą, jakie są nośniki, dobra, nieważne o plakatowaniu. W każdym razie zaczepimy klienta. Ja sobie tutaj przygotowałem kilka takich przykładowych wiadomości, które chciałbym mu wysyłać. Myślałem wiadomość powitalną, czyli na samym wstępie, wyślemy wiadomość taką, cześć, skontaktuj się ze mną, napisz do mnie i tylko dotyczącą plakatowania. Później przygotujemy sobie automatyczną odpowiedź, czyli jeżeli Ciebie nie będzie teraz przy komputerze, to wyślemy, albo nawet będziesz dostępny, ale wiesz, że nie odpiszesz, bo na przykład rozmawiasz, czy jesteś zajęty, robisz cokolwiek innego, to przyślemy taką automatyczną odpowiedź, czyli sorry, nie mogę teraz odebrać, skontaktujmy się, ale dobra, lecimy po kolei, zobacz. Wchodzimy sobie w chatbota, bo to jest filmik, który macie pokazać. Wyłączamy te nieskuteczne i fatalne integracje. Wszystkie. Robimy to zupełnie od nowa. Widzisz, pokazuję Ci to na przykładzie Donety. Ja tego w Donecie używam i u mnie to działa, więc jestem pewny, że przy odrobinie, jeżeli odrobinę pomyślimy, jak to skonfigurować u Ciebie, jak zastanowimy się u Ciebie, to też u Ciebie to będzie działało. Klikamy dodaj nowego bota. Oczywiście najpierw klikamy tu zakładkę, o, chatboty. Tak, wchodzimy w chatboty, klikamy dodaj nowego bota. Wpis, klikamy własny bot i teraz mamy możliwość do popisu. Prosta konfiguracja nas nie interesuje, wchodzimy w zaawansowane konfiguracje i tu jest tak, powitalna, plakatowanie, może inaczej, plakatowanie powitalna online. Dlaczego piszę online? Bo boty działają tylko jeżeli jestem, włączają się domyślnie, jeżeli jestem online. Jeżeli jestem offline, muszę ustawić specjalny parametr, żeby on się włączył, nawet że jestem offline. Zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Wyświetlamy to, kiedy czat jest uruchomiony, tak? Czyli kiedy mamy tego czata na stronie internetowej. I właśnie, kiedy ma się pojawić ten czat? Kiedy ma się pojawić ta wiadomość? Kiedy? Odwiedzający wysłał wiadomość? Nie. Is false, czyli nie, nie wysłał. Gdyby było is true, to wtedy ta komunikat, który teraz konfiguruje, by się pojawiał tylko, jeżeli już korespondujemy z tym wiadomością, z użytkownikiem. Ale nas interesuje zupełnie nowy użytkownik, z którym nie mamy żadnej interakcji. Czyli tak, użytkownik nie wysłał nam żadnej wiadomości.
użytkownik nie został obsłużony, czyli my z nim nie rozmawiamy, ani nie kliknęliśmy tam w trakcie czata, że jest pyk, że to jest, że z nim rozmawialiśmy, że sprawa jest zamknięta. Odwiedzający otrzymał automatycznie wiadomość nie. Dlaczego? O co tu chodzi z tą automatyczną wiadomością? Jeżeli na przykład zajmuję się Doneta, zajmuję się tworzeniem stron internetowych, zajmuję się tworzeniem sklepów, zajmuję się plakatowaniem, zajmuję się drukowaniem ulotek. Mamy generalnie mega obszerną ofertę i na każdej z tych podstron osobno mogę przygotować osobny komunikat na tworzenie stron internetowych, osobną wiadomość powitalną, osobną na tworzenie sklepów internetowych, osobną na drukarni, osobną na przykład dla plakatowania i osobną dla korporatorzy ulotek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie chcemy zaśmiecić tego użytkownika spamem. Więc jeżeli klient wszedł na tworzenie stron www i tam dostał już automatyczną wiadomość z Smart Appa, to więcej mu jej nie wyświetlamy, czyli na plakatowaniu mu jej nie wyświetlamy, więc tu zaznaczamy warunek false. I teraz ważna sprawa, zobacz. U góry mamy wyślij wiadomość do gościa, jeżeli wszystkie warunki są spełnione, czyli musi być nie może odwiedzający wysłać nam wiadomości, odwiedzający nie został jeszcze obsłużony i odwiedzający nie otrzymał innej wiadomości. Dodajemy jeszcze jeden warunek, który jest wymagany. Adres strony zawiera. Adres strony zawiera fragment plakatowanie.html, bo tylko wtedy, jeżeli użytkownik jest na tej zakładce, wtedy tylko wyśle się ta wiadomość. Dodajemy jeszcze jeden warunek, o którym wspomniałem na samym początku. Status okna czatu, czyli czy ja jestem, czy jakiś agent, czy jakiś operator czatu jest online, czy offline. Warto zrobić sobie dwie różne wiadomości, zarówno dla online i dla offline. Po pierwsze możesz testować, bo testowanie jest bardzo ważne, z różnymi wiadomościami. Czyli na przykład, jeżeli jestem online i offline, możesz wysłać dwie różne wiadomości do użytkownika. To jest raz. Poza tym, jeżeli jesteś online... Okej, skupmy się na tym. Musisz wiedzieć to, jeżeli nie zaznaczysz, że jest online i nie zaznaczysz, że jest offline i ten atrybut całkowicie pominiesz, to Smart App będzie wysyłał tę wiadomość powiedzialną tylko, jeżeli twój agent jest dostępny. Więc ja dodaję sobie też warunek w tym przypadku, że jestem online i zaraz zrobię drugi taki sam warunek, jeżeli jestem offline. I teraz tak. Kiedy ma wysłać się ta wiadomość? Ja sugeruję i zalecam gorąco, żeby wysyłała się nie szybko, żeby wytrzymać z nią jak najdłużej. Jak długo z nią wytrzymać, to zależy od Twojej strony i od Twoich użytkowników. Wejdź sobie na swoją statystyki Google Analyticsa, to są darmowe statystyki od Google, które prawdopodobnie masz zainstalowane i zobacz, ile średnio siedzą Twoi użytkownicy na tej podstronie, na której chcesz wyświetlić tego czata. Jeżeli użytkownicy tam siedzą 1,5 minuty, 2,5, 3 minuty, to spokojnie możemy mu ten dynek wyświetlić po 60 sekundach, bo jeżeli na przykład byśmy go wyświetlili po 3 minutach, no to nikt do tego nie doczeka, tak? Wyświetli się bardzo małą ilość osób, bo statystycznie średnia Twoi użytkownicy wychodzą ze swojej strony po 1,5 minucie czy 2 minutach. Aczkolwiek może mieć takie sytuacje, że na przykład Twoja zakładka jest krótka, nie ma dużo w niej tekstu, nie ma tam jakichś zbyt wielu elementów, więc mogą tylko w nią kliknąć, przeczytać i wyjść. I na przykład to może trwać 15 sekund, 20 sekund, 30. Wtedy tutaj ustawimy 10, tak? Żeby ten dymek ktoś mógł zobaczyć. Ja na Donecie ustawiam 60 sekund, czyli tą wiadomość kieruję tylko dla osób, które są faktycznie zainteresowane tematem. Właściwie to 30-60, bo w zależności od tego, na jakiej zakładce ktoś jest. Na potrzeby tego filmiku, żebyś zobaczył, że to działa i żebyśmy nie musieli czekać minuty, aż ten dymek wyskoczy, ustawimy po prostu 10 sekund, żeby było szybciej. I to jest wiadomość powitalna. Ja sobie przygotowałem taki zestaw wiadomości powitalnej. I teraz bardzo ważna rzecz. Ja te wiadomości cały czas testuję, więc jeżeli wejdziesz na Donetę i dzisiaj i zobaczysz zupełnie inną wiadomość niż ustawiam teraz, bo ja robię wszystko, żeby podnieść tą konwersję, żeby jak najwięcej osób, które wchodzi, które widzi tę wiadomość, napisało i zareagowało. Od czego to zależy? W dużej mierze od treści wiadomości. Więc bardzo Ci rekomenduję i bardzo polecam Ci to, żebyś tymi wiadomościami testował. Jeżeli wrzucisz tą wiadomość i zobaczysz, że jest 30% skuteczności, to jest zajebiście. To jest super i zostaw, ewentualnie delikatnie ją poprawiaj. Aczkolwiek jeżeli ją wrzucić, zobaczysz, że masz statystyki na poziomie 3, 4, 5%, nie, masz gdzie działać. Możesz coś dopisać, możesz coś skrócić. O tym, jak pisać wiadomości do klientów i jak redagować teksty, żeby one były czytane, znajdziesz na moim innym filmiku, dlatego zapraszam Cię na mojego bloga. Zajrzyj tam, zapisz się do newslettera, bądź na bieżąco, żebym mógł Cię na bieżąco informować o praktycznych rzeczach związanych ze Twoją stroną i Twoim sklepem internetowym. Dobra, kończąc to, wklejam sobie, mam taką przygotowaną wiadomość. Zobacz, ta wiadomość dotyczy konkretnie zakładki z plakatami. Cześć, w jakiej miejscowości chciałbyś rozwiesić swoje plakaty? No, nie ma konkretniejszej wiadomości, jeżeli ktoś chce plakatować, tak? Ja mogę być Sosnowca. Zobaczcie, w ogóle Smart App wie, skąd ja jestem. Mogę Ci pokazać, czy ja wiem, skąd Ty jesteś? Mogę Ci pokazać, zobacz. Smart App wie, że teraz na Donecie, na stronie z plakatowaniem, w trybie incognito, jest jakiś ziomek,
który wszedł na nią 8 minut temu, czyli wtedy, kiedy zaczęliśmy nagrywać filmik. Zobacz, wiem, że ktoś przegląda moją ofertę na ulotki, ktoś przegląda moją, jest na moim blogu i przegląda paletę kolorów RGB, i prawdopodobnie przygotowuje sobie stronę i dobiera do niej kolory. To jestem ja i wiem, że jestem z Sosnowca, tak? Więc, ale to, że wiesz, że jestem z Sosnowca, to nie znaczy, że wiesz, że ja chcę plakatować w Sosnowcu. Mogę plakatować na przykład w Katowicach, w Gliwicach, w jakichś miastach ościennych. Więc my tego nie wiemy i to jest najważniejsze pytanie, jakie ja mogę zadać mojemu klientowi. Gdzie on chce plakatować? Ale ja wyszedłem teraz z wiadomości automatycznej chyba, ale dałem ciała, zamknąłem to, nie? Tak, zamknąłem moje wiadomości automatyczne. Musimy to zrobić od nowa. Nie, okej, okay, dobra, mamy w tej zakładce. Na tej podstawie, jeżeli ja wiem, w jakiej miejscowości jest ten klient, w tej konkretnej zakładce, to mogę mu przygotować indywidualny cennik, mogę mu powiedzieć więcej o tych nośnikach, czy na przykład w tym mieście są słupy ogłoszeniowe, czy są tablice ogłoszeniowe, ile to kosztuje, czy są prywatne, czy ogólnodostępne itd. Powiem więcej właśnie, zobacz, w jakiej miejscowości, w każdym mieście są inne ceny, warunki, nośniki, chętnie opowiem Ci o tym więcej. Klik. I to jest taka pierwsza wiadomość, którą wyświetlamy użytkownikowi. Odświeżamy sobie ją tutaj. Tutaj mamy też zakładkę w ustawieniach wiadomości automatycznej, to jest dla mnie mało czytelne, wolę siedzieć tutaj, to jest jakoś takie fajniejsze dla mnie. I ta wiadomość powitalna powinna mi się teraz wyskoczyć, zobacz. Odświeżę sobie stronę na plakatowanie. Przeglądam sobie stronę z plakatowaniem i za 10 sekund, w ciągu 10 sekund powinienem otrzymać wiadomość powitalną. Raz, dwa, trzy, cyk, 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 zegar tyka. Albo coś źle zrobiłem. Wydaje mi się, że 10 sekund minęło. A wiem, czemu nie dostałem wiadomości powitalnej. Zobacz. Dostałem już wiadomość, w czym mogę Ci pomóc. Więc warunek nie został spełniony, że nie wysłałem już wiadomości automatycznej. Więc muszę sobie teraz zamknąć to, bo Smart App działa generalnie na plikach cookies, więc on zbiera całą historię o mnie. Poszukaj filmiku na temat Smart Appa, na temat tego, jak on działa. To zobaczysz, jak możesz wykorzystywać, działać na tym, że na tych cookiesach, które zbiera. Zobacz, jest tutaj puste, więc czekamy na wiadomość. O, bank, wyskoczyło. W jakiej miejscowości chciałbyś rozwieść swoje plakaty? W każdym mieście są inne ceny, warunki, nośniki. Chętnie opowiem Ci o tym więcej. I teraz, jeżeli ja odpiszę, no to osoba, która administruje czata, tak zwany agent, to się nazywa Smart Map, agent, operator, dostanie powiadomienie, że ktoś napisał i co? I czekamy, tak? Zobacz, odpiszemy. Sosnowiec. I co? Zbieramy nasze dane. Klikamy wyślij i co? No i co? Ja dostałem powiadomienie, tylko na drugim monitorze, więc tutaj Ci się nie wyświetli, gdzie nagrywam ten ekran i trzeba na tę wiadomość odpowiedzieć. A jeżeli mnie teraz nie ma przy komputerze, żyjemy w czasach interakcji natychmiastowej, akcja, reakcja. Jeżeli ja teraz wysyłam wiadomość, poczekam parę sekund, jeżeli nie dostanę odpowiedzi, nie zobaczę, że zaraz ktoś pisze na tym czacie, to ja to zamknę i pójdę dalej, pójdę do konkurencji albo będę przeglądał informacje dalej, zamknę tę stronę i już do mnie nigdy więcej nie wrócisz. Chociaż w tym przypadku masz mój numer telefonu, masz mój adres e-mail, tylko czy będziesz się kontaktował? Dzień dobry, widzę, że Pan napisał do nas na czacie. No nie, no nie ma specjalnej interakcji, więc to nie jest specjalnie ciepły telefon, taki fajny, pożądany. Więc lecimy dalej. Przygotowujemy automatyczną odpowiedź na tę wiadomość. Przygotowujemy kolejnego bota. To nazwałem tego bota plakatowanie. Nie ma mnie. Ale wchodzimy w zaawansowany, tak. Wyślij wiadomość, kiedy odwiedzający wyśle wiadomość. Czyli to jest wiadomość, która zostanie wysłana automatycznie w momencie, kiedy ktoś nam napisze na czacie. Odpisze na tą wiadomość powitalną naszą. Znowu zaznaczamy, że wszystkie warunki są spełnione. Jakie warunki? To samo, co wcześniej. Odwiedzający wysłał wiadomość, is true, ale to możemy chyba usunąć, bo mamy to tutaj u góry spełnione, więc odwiedzający został obsłużony. Nie, nie został jeszcze obsłużony. Jeszcze nie odpisaliśmy mu. Otrzymał automatyczną odpowiedź? Tak. Otrzymał automatyczną wiadomość, czyli tę wiadomość wysyłam, jeżeli odwiedzający nie został obsłużony, ale otrzymał automatyczną wiadomość. Możemy na pewności dodać, że odwiedzający wysłał wiadomość, true, czyli prawda. Czyli odwiedzający wysłał wiadomość, otrzymał automatyczną wiadomość, ale nie został jeszcze obsłużony i jeszcze jeden warunek. Dodajemy tutaj, czyli jeżeli URL strony zawiera plakatowanie HTML, czyli w adresie URL jest sprawa za plakatowanie, bo ta wiadomość ma być tylko wysłana w przypadku plakatowania. I zobacz, pyk. Tu mamy odpowiedź. Przygotowałem sobie taką odpowiedź. Ona u mnie działa. Usłyszałem też po... Odpowiedź właśnie wysyłamy szybko, nie po 30, 60, 100 sekundach. Wysyłamy ją po kilku sekundach, tylu, ile wygląda naturalnie, że ktoś by to napisał naprawdę. Może nie 7, może 10.
Ale ustawmy 7 na razie, będzie szybciej. Musisz to testować, musisz zobaczyć, ile twoi użytkownicy czekają i jak szybko zamykają, więc to jest wszystko testy. To są testy, testy, testy. Ja tylko pokazuję ci, jak to skonfigurować i w innych filmikach pokażę ci, jak te testy u mnie działają, aczkolwiek to są tylko testy. To jest tylko przykład, który trzeba sprawdzać i weryfikować, zupełnie tak jak całą twoją stronę internetową. Ale okej, do rzeczy, wracamy. Przygotowujemy sobie taką wiadomość i teraz tak. Musimy znowu otworzyć nową kartę w incognito, bo tutaj mamy już cookiesa i to ustawienie nie zadziała. Wchodzimy sobie na to pytanie plakatowanie, czekamy na wiadomość powitalną. A w oczekiwaniu na wiadomość powitalną pokażę ci jeszcze jedną fajną opcję. Pokażę ci jeszcze jedną fajną opcję związaną ze Smart Appem, tylko muszę ją znaleźć. Sekundkę, popatrzę sobie na drugi monitor. Ok, w ustawieniach czata mamy takie pole jak opcje. Zobacz. Tutaj w ustawieniach czata możemy sobie ustawić, jakie, czy wysyłamy formularz klientowy, czyli jeżeli klient nas napisze, czy go pytamy o imię, e-mail i telefon. Czy pytamy go też w trybie, jak jesteśmy offline, czy tylko jak jesteśmy online. A tutaj zaznaczamy, jakie pola są wymagane, jakie chcemy, żeby od nas zostawił. A tutaj też możemy zaznaczyć ptaszek, że oprócz tych standardowych pól, klient musi jeszcze zaakceptować politykę o przetwarzaniu danych osobowych, czyli taki ptaszek, że akceptuje dane osobowe. Ja rekomenduję użyć tego, żeby od użytkownika dane zbierać, bo wtedy wiemy, kto do nas zapisał, możemy mu odpisać, czy zbieramy e-mail obowiązkowo, czy telefon, czy nazwę. Musi to testować. Czasami użytkownicy mogą nie chcieć zostawić ci swojego numeru telefonu i będziesz miał dużo niższą liczbę zapytań, dużo mniejszą liczbę kontaktów, dużo mniejszą ilość użytkowników, bo nie zostawią ci tego, zamkną okno, bo powiedzą, nie daję mu telefonu i koniec. Może nie będą chcieli ci zostawiać telefon. Musi to też testować. Potrzymaj sobie tydzień z telefonem, tydzień bez telefonu opcję i zobacz, czy statystyki są się w jakiś sposób wahają. Z korzyścią lub niekorzyścią na pewnej opcji, ale zobaczymy. Jesteśmy na plakatowaniu, wracamy dalej. Napiszę jeszcze raz, dzień dobry, dobry, interesują mnie Katowice. Znów podajemy imię, nazwisko, bo czat, wchodzę w trybie incognito, więc wszystkie cookiesy, wszystka cała pamięć podręczna została usunięta, więc czat myśli, że jestem zupełnie nowym użytkownikiem. Gdybym nie korzystał z trybu incognito, to tutaj miałbym już historię korespondencji, o czym zaraz ci pokażę. Tak jest mój numer telefonu, klikam wyślij. OK, no i co? Teraz załóżmy, że nie wiem, rozmawiasz przez telefon, przygotowujesz ofertę, jesteś zajęty, nie usłyszałeś powiadomienia. I co? Teraz użytkownik nie czeka już na ciebie, tylko zobacz, otrzymuje od ciebie automatyczne powiadomienie. I to powiadomienie jest o tyle fajne, że mówi tak, dziękuję ci za wiadomość, przepraszam, ale nie mogę teraz odpisać, bo jakaś wymówka, tak? W moim przypadku to właściwie nie jest wymówka, bo ja zwykle prowadzę, jeżeli nie odpisuję na czacie, to albo rozmawiam przez telefon, albo uczestniczę w wideokonferencji, albo po prostu jestem tak skupiony na pracy, że nie mogę sobie przeszkadzać, więc to jest prawda, że ja teraz ci nie mogę odpisać. Ale mówiłem mu tak, mam twój adres e-mail i mam numer telefonu, skontaktuję się z tobą tylko, jak tylko skończę robić to, co robię. Czy masz jakieś dodatkowe pytania? Napisz je tutaj teraz, dzięki temu lepiej przygotuję się do rozmowy. I po takiej wiadomości użytkownik nie jest zły, że mu nie odpisałeś, użytkownik jest zadowolony, może ci coś jeszcze dopisać, a ty masz numer telefonu, adres e-mail i masz jeszcze, już ci pokazuję, co masz. Zobacz. Muszę sobie tylko to przydzielić do mojego tajnego agenta, żebyś nie zobaczył pozostałych moich czatów, bo to jest czat, który działa na donecie, który cały czas funkcjonuje, więc o, zobacz. To jest moja wiadomość, którą teraz wysłałem, tak? Interesuje mnie Katowice i to jest ta wiadomość od kuchni. Zobacz, ja wiem, dzięki temu, że podałem adres e-mail, zobacz, to jest fantastyczne, podałem adres e-mail i numer telefonu i czat dopasował mnie do moich pozostałych wiadomości, których podawałem adres e-mail i numer telefonu. Zobacz, o 20.11, widzisz, mieliśmy taką rozmowę, pamiętasz? Pokazywałem się, no na tym filmiku to widzisz, to jest zapisane w historii, bo też podałem ten adres e-mail. Więc dzięki temu, że mamy maila klienta, nasz czat grupuje te wszystkie wiadomości. Mamy całą historię tego, co, o czym rozmawialiśmy. Tu są moje testy, zobacz, tu masz nawet historię o... Wejdziemy sobie pierwsze 45, przygotowując się do tego filmiku, testowałem sobie różne wiadomości. I zobacz, tutaj mamy nawet historię moją, gdzie... jakie zakładki oglądałem, ale dobra, wróćmy wstecz, wejdźmy do tej wiadomości, pyk, to nas interesuje. I teraz tak, możesz mu odpisać, jeżeli jesteś na czacie, widzisz, że ta wiadomość była niedawno, to możesz mu odpisać.
Masz numer telefonu, adres mailowy do klienta, więc możesz do niego napisać. Super sprawą, co jest świetną sprawą, możesz też, cała ta historia, zobacz, tu jest pokazane, co użytkownik ogląda. Ja teraz przejdę z zakładki plakaty, wejdę na przykład na kolportaż ulotek. To ty wiesz, że widzisz, byłem na plakatowaniu, a później wszedłem do zakładki kolportaż ulotek. Wiesz, gdzie ja konkretnie chodziłem na stronie. Możesz mi wysłać przygotowaną, spersonalizowaną wiadomość tylko do mnie, która dotyczy tylko mojej oferty. Jeżeli oglądałem plakatowanie, oglądałem na przykład kolportaż ulotek, byłem na przykład w zakładce z hostessami, to wiesz, że może być może organizuję jakiś event, tak? Albo otwieram jakiś lokal, albo coś, jakąś imprezę organizuję, jakieś wydarzenie, jakąś konferencję i potrzebuję nagłośnienia tej sprawy, potrzebuję hostess. Wiesz, czego szukam, więc możesz mi wysłać mega spersonalizowaną ofertę i to jest genialne. To jest narzędzie, które podnosi konwersję tak, wzium, rosną Twoje statystyki. Dobra, ale co jeszcze? To jest... By było na tyle, jeżeli o to chodzi, to taka główna funkcjonalność. Taką wiadomość możesz przygotować dla każdej zakładki swoją ofertą. Osobna dla pakatowania, osobna dla tworzenia stron w moim przypadku. Osobna wiadomość na przykład do zakładki kontakt. Jeżeli wchodzę do zakładki kontakt, możesz mi napisać: cześć, czym ci mogę pomóc? Nikt nie odbiera telefonu, zostaw tutaj wiadomość, odpiszę ci, kiedy tylko będę mógł, cokolwiek. Możesz na przykład napisać informację o parkingu, gdzie można u Ciebie zaparkować. W jakikolwiek ciekawy sposób wymyślisz i w jakikolwiek ciekawy sposób zachęcisz klienta, zaczepisz klienta, użytkownika Twojej strony, to rankuje, to powoduje Ci coraz lepsze statystyki. Co więcej, wspominałem na początku, że tą wiadomość plakatowania powitalną ustawiłem tylko, jeżeli jestem online, a jeżeli byłbym offline, to musimy sobie tę wiadomość duplikować. Też Ci pokażę tak już, jak to zrobić. Duplikujemy sobie tę wiadomość i robimy sobie, że jestem offline. I tutaj zmieniamy tylko offline. Możemy dla offline'a, jeżeli jestem niedostępny, zmienić treść wiadomości. To są testy. Powinieneś to robić, powinieneś to sprawdzać, jaka wiadomość najlepiej konwertuje i najlepiej angażuje Twoich użytkowników. I zobacz. Zmieniliśmy sobie to. I nieważne, czy jestem online, czy offline, wyśle mi się taka sama wiadomość. I mam statystyki dla tych wiadomości osobne. Osobne staty dla offline'a, osobne staty dla online'a. Mogę też przygotować osobne komunikaty z informacją, że mnie nie ma dla online'a i dla offline'a. Wystarczy sobie tę regułę edytować i ustawić tutaj dodatkowy warunek: status okna online lub offline. A następnie to zduplikować i ustawić odwrotnie. Tutaj też możemy robić inne komunikaty dla online'a i dla offline'a. Tych opcji jest naprawdę dużo. Ja pokażę Ci jeszcze jedną sztuczkę. Zobacz, przygotowałem sobie tutaj wiadomości, trzy wiadomości. Pierwszą wiadomość przygotowałem sobie powitalną, jeżeli liczba widzów równa się 0, czyli jeżeli jesteś pierwszy raz na mojej stronie internetowej, bo zobacz. Wizyt 30, to akurat dzięki temu, że wpisałem maila swojego, to zliczyłem wszystkie statystyki, jakie do tej pory miałem. Aczkolwiek załóżmy, że teraz podam innego maila, jakiegoś fejkowego, czyli jeszcze raz wchodzimy w trybie incognito na czata. Zamykamy to incognito. Ok, musimy całkowicie tryb incognito zająć, bo zamknąć. Na hostessy nie wchodzimy, wchodzimy na plakatowanie. I zobacz teraz. Teraz widzimy użytkowników odwiedzających moją stronę, widzimy Przemka, który jest... Jestem pierwszy raz, tak? Jak podam Ci maila, to tutaj skoczy Ci mój mail, skoczy Ci mój numer telefonu, ale widzisz, że jestem pierwszy raz. Zróbmy wiadomość, że ta wiadomość powitalną, którą teraz przygotowaliśmy, wyświetla się tylko i wyłącznie osobom, które są pierwszy raz na stronie. Czyli dodaj warunek, liczba wizyt jest równa 1. Ja to zmieniłem dla offline'a, muszę to samo zmienić dla online'a. Ja tu jest bardzo nieczytelne w tym miejscu, ale ok, dodaj warunek, liczba wizyt, liczba czatów, nie, liczba wizyt równa się 1. I zobacz, teraz, jeżeli ja będę drugi raz na stronie internetowej, wysyłam, warunki są te same, więc tą wiadomość powitalną online sobie zduplikujemy, zmodyfikujemy ją, plakatowanie, online, druga wizyta. I wizyta jest druga. I tutaj, jeżeli użytkownik jest drugi raz, możemy mu wysłać jeszcze inną wiadomość i przetestować, która wiadomość jest lepiej działa, bo jeżeli użytkownik zareagował na pierwszą, taką bezosobową, czyli cześć, w jakiej miejscowości chciałbyś rozwieszać swoje plakaty, to w przypadku jego drugiej wizyty napiszę mu: mam na imię Przemek i w Donecie zajmuję się plakatowaniem, czy napiszę mu taką personalną wiadomość, że jestem Przemek. I wykażemy bardziej, skupimy się na pomocy, że chętnie opowiem Ci o plakatowaniu, doradzę Ci najlepszą lokalizację, podam cenę. Nie lubię 4 kropek, 3 powinny być kropki. I też go zapytam o
miasto, w jakim chcę skolportować. Podmieniamy tę wiadomość, klikamy sobie zapisz. I co się teraz stanie? I teraz dla plakotowania mam wiadomość powitalną przy pierwszej wizycie. Nie wiem, wyskoczyło pierwsza wiadomość, w jakiej miejscowości chciałbyś rozwiesić swoje plakaty, ale być może, jeżeli otworzymy to w nowym oknie jeszcze raz incognito, to wtedy wyskoczy, że Przemek był, że Przemek na stronie był dwa razy. Chyba nie, chyba jednak incognito to nie zadziała, bo ciągle będziemy mieli wizytę pierwszą. Niemniej, jeżeli ja bym teraz zamknął zakładkę i wszedłbym na tę stronę jeszcze raz, nie zrobię ci tego, bo wtedy incognito to nie zadziała, to liczba wizyt będzie 2. Ja nie dostanę tej wiadomości pierwszej powitalnej, czyli cześć, w jakiej miejscowości ktoś musi wywiesić plakaty, tylko dostanę tę drugą wiadomość powitalną. Cześć, mam na imię Przemek i do niej zajmuję się plakatowaniem. I zachęcam Cię, żebyś przygotował sobie też jeszcze jedną wiadomość powitalną, która wyśle się osobom, które były u Ciebie więcej niż 2 razy na stronie. Czyli cześć, wydaje mi się, że nie widziałeś moich ostatnich wiadomości, chciałbym Ci tylko napisać, że chętnie pomogę Ci w temacie plakatowania. Czyli jeszcze inna wiadomość, jeszcze zupełnie od innej strony podchodzimy do tego użytkownika. I gwarantuję Ci, że jeżeli takie wiadomości przygotujesz, to użytkownik, który jest na etapie przeglądania, przygotowywania sobie ofert, przeglądania ofert usługi, które go interesuje lub produktu, który go interesuje, on nie wchodzi na Twoją stronę raz i kupuje. On wchodzi na Twoją stronę raz, dwa, trzy i takie za każdym razem inne spersonalizowane wiadomości, to jest wielki plus dla Twojej firmy, bo nikt inny tego nie robi, a użytkownik myśli, że Ty do niego piszesz indywidualnie. No właśnie, pisanie indywidualne. Zobacz. Jeżeli masz czas, generalnie, jeżeli chodzi o automatyzację tego filmiku, to jest koniec. Zapraszam Cię na bloga, żebyś wiedział i zapisania się do mojego newslettera, żebyś wiedział więcej na temat fajnych narzędzi i praktycznych narzędzi na Twoją stronę internetową lub sklep. A teraz szybko Ci jeszcze opowiem o jeszcze jednej super rzeczy, a mianowicie tu widzimy odwiedzających, tak? Widzimy, że mamy odwiedzającego, nie mamy jego maila, nie mamy jego adresu. Widzimy, że jest na zakładce plakatowanie i widzimy, że jest na przykład na zakładce z kolportażą ulotek. Tak? Wskoczył teraz na kolportaż ulotek. Jeżeli masz czas i możliwości, pokażę Ci teraz coś, co robi super robotę. Otwórz czat i możesz do mnie napisać spersonalizowaną wiadomość. Cześć, widzę, że interesuje Cię plakatowanie, a może i kolportaż ulotek. Czy chciałbyś ze mną o tym porozmawiać? To jest przykładowa wiadomość, którą wymyśliłem od ręki teraz na szybko. Te wiadomości też testuj, bo jedna zadziała, druga nie zadziała. Być może tak, że wyślesz 10 wiadomości do użytkowników o tej samej treści i nikt Ci nie odpisze, a jeżeli zmienisz treść tej wiadomości, bardziej zaciekawisz użytkownika, odniesiesz się do jego problemów, do tego, czego szuka, to nagle odpowiedzi wzrosną. Jeżeli ja miałem czas i siedziałem na Donecie i odpisywałem osobom, które interesują się tworzeniem stron internetowych, wysłałem takich wiadomości 45 w ciągu 1,5 godziny czy 3 godzin, jakoś tak, w tym przedziale czasowym, i odpisało mi 3 czy 4 osoby. To są 3 czy 4 osoby, które zaczepiłem, tak jakby ktoś szedł ulicą, a ja bym powiedział, hej, hej, interesuje Cię strona, pogadaj ze mną o tym, pomogę Ci w tym temacie i opowiem Ci o tym więcej. Więc to działa. Chyba z tego był jeden deal, czyli sprzedałem z tego jedną stronę internetową za chyba 1,5 tysiąca złotych. Czyli w ciągu 3 godzin, siedząc tylko i wyłącznie na czacie, zarobiłem 1,5 tysiąca złotych. Gdyby to był sklep internetowy, gdybym sobie targetował osoby, które już odwiedzają zakładkę ze sklepem internetowym, prawdopodobnie zarobiłbym 2 czy 3 razy tyle. I zobacz, widzisz? Widzę, że interesuje Cię plakatowanie, a może i kolportaż ulotek. No, wysłałem do użytkownika, którego nie znam, spersonalizowaną wiadomość. Genialna sprawa, którą Ci polecam testować. Ok, w tym filmiku to już wszystko. Tak jak mówiłem, wbij na mojego bloga blog.doneta.pl i zapisz się do newslettera. Dzięki czemu będę Ci wysyłał takie praktyczne filmiki jak praktyczne filmiki, które będę pokazywał Ci, jak pisać takie wiadomości, które przygotowywałem teraz, które jak najbardziej angażują, które robią jak najlepszą robotę i które pozwolą Ci zrobić jak najwięcej kasy. Dzięki w takim razie za oglądanie tego filmiku. Pozdrawiam, cześć.